logistycznie ogromne przedsięwzięcie. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym ze szczepień na COVID-19 dziennie korzystało nawet 1000 osób. Walka o to, by nie zmarnować ani jednej dawki, jest bardzo ważna. Pomóc w tym mają zamrażarki, które szpital kupił ze środków miasta. Wyglądają niepozornie, ale ich rola jest bardzo ważna, można powiedzieć wręcz kluczowa. Tu temperatura panuje naprawdę arktyczna, minus 70 stopni. Jakie dostaliśmy z monitorowaniem tej temperatury i zapisem tej temperatury, jesteśmy w stanie mieć potem otrzymać od agencji zamrożoną szczepionkę, czyli tak zwany mroźny łańcuch dostaw, i ją na bieżąco rozmrażać. Już dziś dotarły do nas pierwsze zamrożone fiolki. Dzięki temu będziemy mogli elastycznie dysponować tymi szczepionkami i używać ich wtedy, kiedy będą osoby gotowe do zaszczepienia się. Tak było dzisiaj. Z Agencji Rezerw Materiałowych szpital dostał zamrożone szczepionki. Już zaczynamy działać, ale są to tylko na razie szczepionki na zabezpieczenie drugiej tury i DPS-ów. Koordynacja pracy kilku zespołów pielęgniarskich, które do tej pory przez 7 dni w tygodniu po kilkanaście godzin dziennie szczepiły pacjentów na razie z grupy 0, jest ogromnie ważna. Ile osób dziennie pani szczepi? No tak 300 osób dziennie szczepimy. Chyba ręka boli od tego szczepienia. Ręka nie boli. Zamrażarki pracę zespołów szczepiących znacznie ułatwią. Nie będzie problemu takiego jak teraz, że musimy na podstawie tego, co otrzymujemy w poniedziałek, szacować, ile osób jesteśmy w stanie do końca tygodnia zaszczepić. Ten problem po prostu nam zniknie, także za ten dar jakby dziękujemy. I no, dla nas jest to, powiedzmy, przełomowa sprawa, bo trochę uporządkuje nam pewne tutaj problemy, które mieliśmy. Otrzymaliśmy je z dotacji z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu dzięki przychylności pana prezydenta Jacka Sutryka. Mogliśmy zakupić dwie zamrażarki za łączną kwotę 45 tysięcy złotych. Szpitale dostają z agencji szczepionki rozmrożone, przechowują je w temperaturze od 2 do 8 stopni i muszą je zużyć w ciągu 5 dni. Teraz nie muszą się śpieszyć i martwić o to, że szczepionki się zmarnują. Katarzyna Sudnik, Echo 24.